Hello there, widzimy się i kto ogląda Amonga, ten nie żałuje, bo niedługo będzie nowa seria z Hoja też, więc widzicie, oglądacie Amonga, to wiecie, że będzie chłe, chłe, chłe. Nie. Może zanim pójdziemy tam. Wiem, że zanim cokolwiek się stanie, jak zrobię to zadanie. O. Pójdę sobie wesoło tutaj. Coś tutaj jest. Dobra, będę musiał muzyczkę w scenie później. Nie wiem, tak na YOLO. Chwaliśmy się. Dałem, że wystarczy. Szczerze powiem. Nie, klikanie. Ale powiem wam tak, z newsów jeszcze, bo zanim muzyczkę to newsy mogę powiedzieć. Newsów jest dobrze. Bo tak naprawdę niedługo będzie schoja seria. Steel Division 2 też cały tydzień pewnie będzie. Nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę, ale pewnie w weekend. Jak będzie sobota, niedziela, to będzie aktualne. Więc ładnie będzie. O. To umarł. Dobra. Ciało Szyszki widziałem z pozycji kamer. Umarł, one były zlokalizowane dosłownie pod kamerą, jak jest nawigacja. Od razu poszedłem zgłosić. Po drodze spotkałem Bluehare, który wybiegał prawdopodobnie od admina bądź storage'a. I Caryca oraz Kamara są w byli bądź w reaktorze. Kamerka trzymała to gdzieś tam koło szyców było, tak? Jak złapała? Co? Jak kamerka złapała tam gdzieś przy nawigacji. To co? To mniej więcej kończyło się przy silcach ktoś. Nie. To jest patrzenie jak masz storage i wejście do tego, gdzie masz card swipe'a. To łapie tak mniej więcej do połowy storage'a. To o jakiej nawigacji by gadać, jak nawigacja jest całkiem na prawo? No, pod kamerą nad nawigacją. A to mi się pojebało, dobra, no to łapie tak mniej więcej do... Ona łapie do venta, które łączy się z adminem, ta kamera. No i tam zaraz obok jest też... jak się nazywa? Shieldsy, ale ich nie zobaczy z tej kamery i tak. No ale dobra, co jakie ma znaczenie? Nie chodzi, że koło shieldsów. Ja tam ale jakie to ma znaczenie? Przebiegałem tam jakieś 15 sekund temu i tam jeszcze ciała nie było. Nie, musiało być 15 sekund temu, bo w momencie, kiedy wszedłem na kamery, to już było. Serca potwierdzi, że wszedłem na kamery. Mogę ogólnie powiedzieć, że mijałem Maxia, jak naprawiłem światło i go minąłem, nie? Po drodze. To jest tak, że zanim naprawiłem światło, to go minąłem. I naprawiłem światło i poszło na teren. Tak. Ja tam przechodziłem, ciała jeszcze nie było. Przebiegłem normalnie sobie koło kompsów, tam gdzie się naprawia, jak kompsy są zepsute. Biegałem do admin roomu z góry, bodajże Arionek wybiegał, ale nie wiedziałem dokładnie, czy z całkiem góry, czy z admin roomu. I w admin roomie zdążyłem zrobić kartę i chyba upload. Gramy na Town of Us, macie co, nie? Arionek, skąd wybiegałeś? Mutowany jesteś. O, fantastycznie, dziękuję. Ogólnie piłem na kometkach, potem spiekłem w tył przy O2, postropiłem O2 i ciągle biegłem praktycznie za panią Chuti, która gdzie pod koniec rundy praktycznie miałem panią Chuti, która była w elektryku i minąłeś tyle. No chyba też White'a miałem, bo ogólnie jest tak, że no byłem w elektryku i na pewno miałem panią Jutytkę, przepraszam. Dobra, i Bolt, ogólnie ja widziałem gdzieś po drodze Blucharę na tym kafeterii. Jak zgasł światło, więc on też był blisko pilota do problemu. Jak zgasło światło, to ja biegłem do elektryka, ktoś to zapalił i później się z tą osobą minąłem. Ale nie, na początku biegłeś w prawą stronę, jak ja biegłem do elektryka. Przynajmniej tak to wyglądało z mojej perspektywy. Nie pamiętam. Jest taka możliwość. To nie zrobić tego przypadkiem. Tak i jest dalej, super. Dobra, dokładnie, myślałem, że będzie to szybko. Powinniśmy zrobić po prawej stronie. A, to admina, no dobra. Admin nie wyrzesz to. Jedna. Po kabelki. Dobry snitch powinien być. Dobra, to jest ciastko. Widzimy ciastka. Może być spaje, więc proszę na spaja. Dobra. Pozycję. Admin i widziałem tam ciastka też. Ktoś może się potwierdzić? Ja z Wloczem się mogę potwierdzić. Tak, ja z ciastkiem pod względem takim, chyba że... wiem, gdzie jest kill. Ostatnie 10 sekund spędziłem z ciastkiem w tym adminie.
3, 4 sekundy. Wcześniej widziałem chyba Arionexa. Arytę. No, ja widziałem, jak Arionex z góry biegł też z kafeterii, przecież tam nie wiem, po prostu mijałem Arytę za 3-4 sekundy. Dobra, temu. Teraz tak, kurwa, przy kamerach tam, jak masz korytarzyk, biegał Camaro. Biegnę sobie od kamer w dół do elektryka, w elektryku Camaro rozjebany leży. No to ja miałem. Ktoś był przez niego zamieniony. Osoby, które mogą się wyczyścić, nie były przy tym kilu i go nie zabiły. To wydaje mi się, że ja mogę Arionexa wyczyścić na pewno. Ja mogę mijałem, tylko w locza wyczyścić. Mijałem Carycę mniej więcej na wysokości Arionex... kamer, ale słuchaj, mijałem Carycę mniej więcej na wysokości kamer, a kurny ten, tak jakby wiesz, ten silnik, co nie? No i ona piekła z tobą w górę w prawo. Pod koniec rundy? Tak, tak, mniej więcej 3-4 sekundy temu, jak się runda skończyła, nie? To ona piekła w tobą w górę i mijałem w prawo. I Caryca czysta? No nie, ona jest po prostu smusta. To mogła być ona. No ale ona... to nie ja, to nie jest... Ja myślę, że to mogła nie być ona tym razem. No ale tam akurat stał Camaro, ja mówię ci, w tym właśnie korytarzyku biegłem od razu do elektryka, biegłem jak do elektryka. Jak to ciało długo może być? Prawdopodobnie leżeć. To jest świeże i ktoś w Camaro się zamienił. No to ma 100% to nie mógł być Locz, tyle no mogę to... powiedzieć. Ja mogę na pewno Arionexa i ciastka wyczyścić. Na 100% nie był to Arionex, bo mogłem normalnie musiałem... Pierwszej rundy mogę wyczyścić Judy, bo dość długo ze mną stała. W elektryku i sami mogła mnie zabić, Judy też odpada. Nie, pani Jutyta miała 3 razy, 2 razy w poprzedniej runcie no. I rundę teraz i też mnie nie odjebała. No dlatego, a poprzedniego killa to nie wiem kto, ale na pewno nie Judy, a z tego killa mogę Arionexa i ciastka oczyścić. Dobra, to wy dwóch na tego killa jest czysty Włocz, ciastko. Arionex na pewno w 100% jest czysty, bo nie mogłem się skanować, musiałem czekać, aż on zejdzie ze skana. A, no jasne. O, zajebiście. Na ryce znamy pozycję, zamiast powiedział, że jest przy shieldsach. Ktoś może to potwierdzić? Nie, ale to jest w prostej linii od elektryka. Wiem. No to wiecie, ej, no pojechałem w lewym krótnym roku, jak jest Lucharek górny silnik, widział? Nie? No to z jednej strony... Luchary nie, nikogo nikt nie widział. Na początku w kafeterii nie widzieliście i to tyle. Ktoś powiedział coś o morflingu tak w ogóle. No właśnie ja chciałem powiedzieć, nie? Że ktoś mógł się z tym sami... Tak było, że ktoś się mógł... Ale ktoś był zamienionego Camaro i później ja wchodzę kurwa od razu w tym samym momencie do elektryka, biegnę w elektryku, Camaro rozjebany leży. No to... Ktoś w Camaro się zamienił. Ciekawe. Ej, mega ciekawe to jest. Ej, czemu się nie pobrało? No gadę na ten klimatyzowany chwilę grej. Od... Nie ma. Dobra, już. Pogra mi się nie zawali. Let me in. Dobra. Hop, 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 hop. Teraz strzelić jednego meteora. Hop. Szybki. Ciu. Nie, jest jeszcze drugi. No, blue Judy, kurde, jednak Judy. Nie, Judy, ciastko. Dobra. Tak. Co się stało, ciastko, że mikrofon ci złapał, ale nic nie powiedziałeś? Bo zobaczyłem nóżki uciekającego ode mnie impostora, który zabił Vlocha. To kto odjebał Vlocha? Mam prawdopodobieństwo, że to był zając, ale... To jest moje prawdopodobieństwo, że to był zając, bo był to niebieski kolor. No dobra, tylko z tej strony ostatni raz, kiedy widziałem Chut i piekła stopą. Bardzo ciekawe, bo ja praktycznie przez cały czas teraz trzymałem się z zającem. No niemożliwe, bo on był w... W tym przypadku on był w adminie ze mną, poszedł w górę, w kierunku kafeterii, ja lecę za nim, bo było zgaszone światło i zastanawiam się, dlaczego leci w tą stronę, i nagle widzę upadające ciało Vlocha, który był przy przeciwku. Dobra, to mam, to okej. Okay. Patryk, jakie ciało znalazłeś? Albo kocho, albo co? Jak mogłeś wiedzieć, co jak kurczę było ciemno? Takim sposobem, że byłem z nim zestakowany. Jeżeli biegnie, to ja biegnę na równi z nim. Nie byłeś ze mną zestakowany. Panie byłem z tobą zestakowany. Po prostu jakby był impostorem, to raczej by nie zabił na tobie. Nie zabił na mnie. Wykorzystał fakt, że jest wyłączone światło. Czy Patryk, cokolwiek tam gadasz. Tylko jak wy biegliście tam światło na górę, to... Światło przez ciebie, tak? Mówię, znalazłem ciało w Vlocha. No kombinują ładnie. Tak jak ciastko mówi. Teraz było słychać? Tak. Ale to czemu ciastko... Arionex, tak to jest prawda.
byłem z Judy, ale to było bardzo dawno temu. No dlaczego dobra, nie zreportowałem? Bo postanowiłem lecieć za impostorem. No dobra, próbować. Ale z jednej strony teraz sam... tak mówiliście jak, o teorii morflingowej w tamtej rundzie. Tak, i pomyślałem, że może być morfling. Chodzi mi o więc to. Więc nie zagrałem moim zdaniem źle. Chodzi mi o to, że Patryk zreportował, a pierwsze co słyszę to kurwa pierwsze słowa od ciebie. No to daj mu słowo, daj mu coś powiedzieć, bo to, że nie zreportowałeś się nie zapytał. Razem, to, że ty nie zreportowałeś się razem, to jest komuś innemu, nie musisz zawsze ty prowadzić rozmowy. Ale Arionek, ty się mnie no dobra. Zapytałeś. Ale nie, kurwa, jak ja nic o ciebie nie pytałem, ja od razu co powiedziałem to Patryk, kogo ciało i gdzie widziałeś. No to kurwa nie wiem. Ja pytałem od razu Patryka, gdzie co jest. O, dobry major, dobry dzięki major. Majorze. Dzięki majorze. Tak to jest majorem? Plus minus. Patryk. Okej. Okay. Skipnijmy od razu, bo nie chcę potem mi z klika zapierdolić. Tylko najgorsze jest to, że to coś nam ten mówi, co nie? Czekaj. No nie wiem, nie ma czekaj, bo tego co nie było w gry. Bo ktoś mówi, że to jest używanie błędu gry. Patryk, nie wypierdolone w to, co mówi ta osoba. Skipnij. To nie jest błąd gry w tym momencie. Przegrajmy to nawet. Miejmy wypierdolone w to. Słuchaj, wyjebane. Ej, jak White naciśnie ten guzik i teraz wygłosuje jednego z nich i wygłosuje dobrego, to wygrana. Zobaczymy, czy to zrobi. No widzimy. Nic nie szczekane. I teraz widzisz dlaczego mówiłem, że go widziałem. A Caryca go jeszcze perfidnie broniła takim sposobem, bo była z nim loversem, bo to była jedna mała możliwość. No zrób co chcesz, ja i TSW, będę za 5 minut. O kurde, wygrana! Impostora wywaliliście! Brawo Patryk, ale trochę nie przykro. Ej, ale przykre bycie gliczem. Chciałam zrzucić na Carycę zabijając perfidnie, ale Harę... Majora. To ja się Arianex był szeryfem. White wygrał to. A Ciastek pierwsze co robi? No, Blucharę zabił. Skąd to wiem? Bo jest ze mną w drużynce. Ale jest też w innej drużynce, więc trzeba go wypierdolić. Ja zauważyłem, że ty musisz mieć lovera, bo kuźwa patrzyłem panel admin i tak mi się to z tej rundy dzisiaj... Max, dmuchasz. Nie, że wiedziałem, że jesteś loverem z kimś i musiałem to zrobić. Pierwsze dwie rundy to Caryca w ogóle spierdoliła i nie wiem gdzie była. Musiałem. To wyje pan. Ale... Nie lubię tej gry, nie chcę mi się jeszcze grać. A no. O, polusik. Będzie śmiesznie. Pewnie tak. Na początku było fajnie, to teraz jest takie, a dobra, pogram, żebyście mieli ludzi. Bardziej jak jestem impostorem, nie lubię go. Spokojnie. Nie tylko ty masz taką samą myśl. Ja to muszę. Arionek, kto obok ciebie? Krótki do wypierdolenia. Nawet nie mówię, nie? Dla mnie, pierdolewa. Nie wiem, wypierdalmy ją po prostu, niech nawet nie mówi nic, bo nie chce mi się słuchać. Sami wszyscy mówią, że... Chyba ktoś próbował zrobić na kogoś zamach, ale medyk. Krótki do wypierdolenia, co chcesz wiedzieć więcej? Osoba reportuje i mówi, kurwa, kto? No to mówię Chuti, no to Chuti to mówię panie, nie powinieneś pytać o więcej. A kamera wam na myśli się zginął. Tak, ale no to teraz patrz, teraz ma dwie minuty do lastu ile. Dobra, ale posłuchajmy kopo, może mieć coś do powiedzenia więcej. Nie przerywajmy. Ale ja nie, koniec. Po prostu pytam się, czy było zrobić. Chodzi mi o ciastko. Było miło. Nie no, nie mam nic do powiedzenia, tylko kuźwa tak to zabrzmiało od razu Judy do wypierdania, jakbyście eksy mieli. Nie, no nie to wiem, wiesz, to, ale, to, ja, nie, zapytał się na początku. Ja po prostu Krzyszka go skrzesił jako Time Lord i on go wyjebał. Nie, bo... Dobra, nie, zapalały te słowa, jak widać. Ale to nie chcę się nie. Follow Hermanos forever. Tylko Family Friendly, pamiętaj Judy. Nie, no, follow Hermanos. To wczoraj można kurwa wszystko wnestawać. Ja no. Kurwa, pół sekundy, nie to było. Wiem, Time Lord sobie śmieszkuje. On tym grać nie mówi. W ogóle, jak Monka przeżyła tego admina? Co? Monka admina stracił? Ugu Monkę. Wczoraj ponoć po tym, co zrobił. Ja tam nie wiem, dzisiaj rano dalej miał. O nie!
Szyszka i Ario. Ktoś ma coś do odpowiedzenia? Ja znalazłem Ario przy wejściu do ofisa. Ja byłem teraz na O2. Nie byłem na kamerach, dosłownie nikogo nie było, na końcu chyba był Max przez chwilę. Ja byłam w labie przez ostatnie pół minuty, minutę. Przed chwilą Arionex biegł właśnie do admina i od tamtej strony biegł. Nie ma. Albo wróć, albo ciastka, albo obydwoje, nie pamiętam teraz. Ja mówię na O2. Ja wybiegałem, ale to było jakieś 20 sekund temu. Runda była na tyle długa, że to mogła jedna osoba zrobić, nie? Tak, 20 sekund zgadza się. To raczej nie było. Nie, no naprawdę, 20 sekund. Ty, a Ario nie mówił, że ma tarczę? Tak, Ariandex miał tarczę. Czyli kto zginął? Medyk? My się w ogóle mamy jednego impostora prawdopodobnie, mimo wszystko. No, najpewniej tak. I tym impostorem nawet może być Underdog. Lol. Underdog co robił? On teraz będzie mieć cooldown na 15, może 12,5 sekundy. No, ale to rozumiem. Więcej kili padło w tej. Czy ja wiem? Kurwa, ciastek. Underdog ile ma? Z 15, tak? Sekund. Ale nie chodzi mi o to. Chodzi mi o fakt, że ten Underdog by i tak musiał latać po mapie jak popieprzony, bo każdy mówi inną pozycję po totalnie innej stronie była. Mapy. No, długa runda była. Ale była długa. Ona trwa ta runda, no to i tak by zdążył z 3 co najmniej sobie zabić. Dobra, dla mnie to włoczy ciastko tak bardzo podejrzanie tylko. Ja bardziej myślę, że nie. Kto miał medyka? Szyszka, nie? Tak, Szyszkę zajebali. Szyszka miał i musiał Arionex potem paść. To Szyszka podpadł. Ej, to takie pytanie, to teraz jak Monki nie ma, to nie będzie można skip na Monce robić. Nie można. Znajdziemy sobie kogoś innego, na przykład skip na ciastko, bo za dużo gada za często. No. Nie wiem. A ja się teraz mało specjalnie odzywam. Wiem, ale ogólnie. Nie wiem, nie mnie wkurzał w poprzednich tej... W tym kierunku. Właśnie w poprzednich ładnie rozegrał, to powiem szczerze nawet. Tak na niego. No chyba, że to był self-report. Nie, po prostu Patryk dał się zmanipulować. Tu nie mógł to być self-report. Wątpię, bo ja przyszedłem od góry. A ja z weaponsów wybiegałem i nikogo nie było jak na O2. Co ty, Maxiu, od góry jak ty przychodziłeś z weaponsów? No, od góry poszłem od razu do weaponsów. I nie było tam jeszcze ciała. Byliście? Ale byłeś w tych... Nie, co? Od razu z góry poszedłem na weaponsy. Ja nie wiem, ja na Maxa dam 10. Ja skipnę. No to może w sumie może się lepiej skip, lepiej skip może. Skip taktyczny. No. O wy. Nie, mówię, lepiej skip, bo ja przepraszam Max na ciebie, bo w sumie to nie pomyślałem od razu, że ty rzeczywiście nie ty możesz być. To podejrzane, to mógł być self-report bardzo. Znaczy no właśnie... Dobra. Tak mówi morderca. Dobra, runda jest to. Morderca powie wszystko, bo zrzucili na innego. No, ładnie. Mówiłem włoskawsko. Wy kurwa, oni tak kurwa wrzą no. I wy tego kurwa nie potraficie nie wyczuć. Wiesz, ty jak nie żyjesz, to wiesz. Ale takie, kurde, nie chcę Maxa, bo jest ja sus. Byłam, i takie, a dobra, Maxa walnę, bo ciastko pewnie już kogoś walną. To jest takie, Maxiu, niby wbiegło od tego, od weaponsów. Niby tam wbiegło ciastko. Na początku włócz niby był kurwa w tym kurwa, w jebanych tych. Wy tak kurwa prowadzić tą rozmowę. Ale mówię, włocz ciastko, kurwa. W sumie to ja bardziej byłem zajęty tym, że jem kurczaka w tym momencie. Ja zagłosowałem na Maxa, jak włocz. Time Lord nie klikać, dobra. Czemu w ogóle gramy tego? Ale tutaj nie będzie większość ruch. Nie wiem, ile osób dostało crewmate'a, ale pewno dużo. A, mogę zrobić sepuku? Nie. Ja chcę. Nie, że chujowa mapa, to jeszcze chujowa rola. Mapa jest dobra. Po prostu nie umiesz w nią grać. Ale nie pod tego moda. Mam nadzieję, że Time Lord w takim razie jest wyłączony. Nie jest. Są nie. Wszystkie klasy ja pierdolę. No mówię, ale to Time Lorda nie używasz. To... Zapomniałem o tym, że on nie działa. Ale Time Lord jest tylko przez pierwsze chwile gry. Nie. Słaby. Nie? Ale i tak nie mam Monki, więc... Będzie to dobrze. No. Szybko. Clearuję cały ten w 100% coraz jest czysty. Czy ja się zgłosiłeś, Kamaro? Kurwa, chyba czerwonego.
Ale mind games, kuźwa. Ale mind games. Jaki mind games? Pójdź na czat. Jeden z loversów się wydał i to jeszcze lovers, który jest impostorem loversem. A kto? Bo nie usłyszałem. Zobacz na czat. Pozbywamy się jednego loversa? O nie! Ja się pozbywam loversa. Bo on jest impostorem. Ale nie wiem, ja dałbym mu szansę. Może się śmieszkuje. Napisałeś już w momencie reporta. W momencie tak, reporta jak napiszesz, to wskazuje. Na samym początku gry. Chyba, że loversi to też są zbugowani i tyle. Max ma loversa z impostorem, drugim impostorem prawda. Nie, Max jest impostorem, bo napisał do loversa, że uważaj na Harę. Tak. Czyli Harę jest drugi, no god damn it! Jest potrze, zajęć się mnie. Boże, dobra. A, ja mam Harę za głos. No kurwa. Dobra, jak to... Nie, ale to jest takie fail. Ej, jak to ale to jest zbugowana chujnia. Jeżeli znasz glitcha, no to... To powiedz, no kuźwa. Ja nie żyję. A, to nie. To glitch będzie sam ugrywał zaraz. Ale zbugowane gówno. Glitch jest? O. Ale zbugowane mówię, ta gówno. Mapa ma zbugowane klasy, mam wrażenie. To zaraz poprawię to, żeby były dobre ustawienia. No ale kuźwa, nawet bez loversów mamy grać. A loversi też są zagrali normalnie po prostu. Czemu bez loversów? Serca głosu. W momencie reporta człowiek no. pisze. Ale loversi są okej. Okay. No nie są. Caryca, głosuj. Przechodzi. Ale nie grajmy. Ale to normalnie. Czemu na afcie teraz? No kurwa. Jakby mamy co każdą rundę kogoś wypierdalać, bo jest zbugowany, to nie ma sensu grać. Nie ma sensu grać. Dobra, tam. Ale do Polusa wracamy. Może wyjdźmy po prostu z szyszka. Nie, Polusa. Niech tam się czekać. A ja może zagram sobą. No to może impostorzy wyjdźcie po prostu i nie ma sensu, żeby ten... Może zagram Polusa. Czy tak głosowanie przyciskać, to teraz bym musiał cel. No to wychodzimy, szyszka. Ale możecie wyjść, żeby nie czekać na kolejne głosowanie i kolejnych 150. No to... A ile głosowanie oddaliście? Glitchu też możesz wyjść w sumie. Glitch nie żyje, to Patryk. Jesteś ty kurwa ślepy. To się... Czy Kamaro? To się, że Kamaro ci chodzi, że... To, jaki Patryk? Czekaj, kto jest Patryk? No co wy odjebaliście? Co? What? Kiedy mówię, nie no wyjdź zając po prostu. Ale wyparł. A co jest to w ogóle? Nie, mówi, słuchajcie na Maxa na początku. Ja mówiłem, nie, bo jak Justek powiedział, wyszedłeś? Że Harry jest drugim, tak, to ja mówię, dobra, to ja wychodzę jako glitch. Takim cudem jeszcze gra jest? No bo glitch. No, glitch dobra, tworzę nowe lobby, dajcie nie, chwilę. Nie, jest, weź na to co jest.